Nasz kolejny obraz, który wspólnie namalujemy, będzie przedstawiał góry. Podczas malowania gór nauczymy się stosować zarówno perspektywę powietrzną, jak i perspektywę barwną. Powiemy sobie troszeczkę na temat koloru znajdującego się na dole, z przodu obrazu przed nami oraz w tle, tam gdzie są daleko góry. Nauczymy się również, w jaki sposób namalować mgłę, która bardzo często pojawia się przecież w pejzażach, a wcale nie jest takim prostym elementem, ponieważ jest dużo ciekawych technik, dzięki którym można tą mgłę bardzo ładnie pokazać. Dzisiaj będziemy przede wszystkim stosowali szpachelki do namalowania tego obrazu i to bardzo różnorodne szpachelki. Szpachelki różnią się od siebie zarówno kształtem, jak i wielkością. Popatrzcie, od takich dosyć dużych szpachelek poprzez różne mniejsze, ale także kształty, malutkie szpachelki, okrągłe szpachelki i w zależności od tego, co będziemy wykonywać, to różne narzędzia znajdą swoje zastosowanie. Co jest ważne podczas używania szpachelki? Musimy przygotować sobie przede wszystkim ściereczkę, ponieważ szpachelka nabiera czystą farbę z palety i proponuje za każdym razem podczas zmiany tego koloru, o ile nie będzie nam potrzebna domieszka farby znajdującej się pod spodem szpachelki, wycierać ją porządnie po to, aby kolory się nie brudziły i nie mieszały. Czasami wykonujemy grube warstwy farb. Jeśli kolor będzie zbrudzony poprzednim, a nie przetarty, zacznie nam się wszystko niestety brudzić i mazać. Dlatego tutaj musimy dbać troszeczkę o porządek i sprawdzać, czy szpachle są czyste. Następną ważną, istotną kwestią, którą musimy wiedzieć podczas pracy szpachelką, jest to, w jaki sposób nabieramy farbę. Szpachelka wymaga grubej, dużej ilości farby. Nie żałujemy, nie malujemy tym razem laserunkowo, z wodą, gdzie tej farby nie potrzeba tak wiele. Tutaj w tym przypadku konkretna ilość farby i dopiero szpachla. Farba musi znaleźć się na spodniej części naszej szpachelki, a nie na wierzchniej, gdyż właśnie tą stroną będziemy ją rozprowadzać. Pamiętajmy również, że praca szpachelką może się odbywać na różne sposoby. W trakcie malowania będę mówiła o tych sposobach. Czasami można wgniatać mocno szpachlę, ona wówczas rozmazuje nam farbę, ale czasami bardzo delikatnie ją przyłożyć tak, aby nie dotykała nawet za bardzo powierzchni samego płótna. Ona musi pracować między dotykającą farbą a płótnem, a nie szpachlą a płótnem. Wówczas będziemy uzyskiwać bardzo ciekawe faktury, takie poodrywane jak gdyby struktury pozostawionej farby. Co jest jeszcze istotne, co należałoby powiedzieć? Szpachelką zapewne łatwiej pracować jest przy farbach olejnych, które są dosyć długo tłuste i bardzo łatwo się rozprowadzają. My w tym kursie pracujemy farbami akrylowymi, które dosyć szybko schną, jak wiecie. Dlatego praca szpachlą też będzie nieco inna. Dobrze jest najpierw pomalować płaszczyznę pędzlem, ponieważ, jak już wiecie, płótno potrzebuje wchłonąć odpowiednią ilość wody i farby, a dopiero kolejnymi warstwami bardzo łatwo jest pracować właśnie szpachelką. Jeżeli nie pomalujemy farbą pędzlem najpierw płótna z odpowiednią ilością wody, mogą nam pozostawać po prostu puste miejsca, takie białe prześwity na płótnie, które później no niestety trudno będzie pokryć. Dlatego ta odpowiednia kolejność pracy tutaj jest dosyć istotna. Dobrze, przechodzimy do naszego tematu konkretnej naszej pracy, a mianowicie pejzażu górskiego. Jak zwykle przydałaby się delikatna linia horyzontu, następnie zarysowany fragment gór, które będą stanowiły naturalnie trzeci, najdalszy plan.
ale w pierwszej kolejności zajmiemy się namalowaniem nieba, gdyż bardzo trudno będzie później wchodzić nam na nasze góry. Najpierw musi być niebo, a następnie kolejne elementy. I w zasadzie praktycznie zawsze od tego nieba będziemy zaczynać. Paleta z poprzedniego obrazu jest już przygotowana w zasadzie. Możemy ewentualnie uzupełnić sobie ilość farb. Farba akrylowa, jak wiecie, bardzo szybko schnie. Stąd moja rada. Po pierwsze, paletę dobrze jest obłożyć cienką warstwą folii, na przykład streczu. Dzięki temu, kiedy będziemy chcieli wymienić na nowe, zupełnie świeże kolory, wystarczy zdjąć tą cienką warstwę folijki, wyrzucić, a następnie nałożyć zupełnie nową. Nie musimy wówczas męczyć się z szorowaniem, skrobaniem powierzchni, a na palecie powierzchnia powinna być gładka, ponieważ bardzo trudno byłoby nabierać nam nowe farby szpachelką przez grube, chropowate warstwy. Następna moja rada, myślę, że bardzo przydatna, to kiedy chcemy przechować sobie farby przez kilka godzin, a nawet 2-3 dni, możemy uniknąć ich zeschnięcia. W normalnych warunkach one po kilku godzinach będą już wysuszone, gdyż woda po prostu wyparowywuje i farba staje się sucha. Możemy przykryć całą naszą paletę również cienką warstwą folii i włożyć do lodówki. Zimne, schłodzone powietrze zakonserwuje farbę, a brak dostępu powietrza ze zewnątrz poprzez zawinięcie o folię sprawi, że farby będą zupełnie świeże. Warto jest więc dbać o nie i wykorzystywać do samego końca. Linia horyzontu leciuteńko, delikatnie zarysowujemy sobie. Powiedzmy, że zrobimy podział mniej więcej taki. Chciałabym, żeby góry obejmowały sobie taką część naszego obrazu. One się jeszcze pojawią niżej, tutaj będzie część oczywiście mgły, takiej zacienionej na samym dole i dopiero będziemy wychodzić sobie w dalszą część naszego pejzażu, ponieważ są to góry, bardzo często płyną z nich jakieś potoki, pojawia się woda, troszeczkę skał i specyficzna roślinność. Są to raczej drzewa iglaste w przewadze, prawda, które się pojawiają gdzieś w obrębie wysokich gór. I dzisiaj, w przeciwieństwie do poprzedniego obrazu, właśnie będziemy bawić się, w jaki sposób namalować na przykład świerki czy choinki. Ale na początek, jak już wspomniałam, niebo. Niebo mamy już wyodrębnione i tutaj mniej więcej na tej płaszczyźnie postaramy się popracować pędzlem tak, jak to miało miejsce w poprzednim pejzażu. Sporo wody, farbka i najpierw nakładamy bardzo jasny kolor, a następnie dużym pędzlem postaramy się szybciutko, delikatnie rozmasować nasze barwy. Biel, odrobinka błękitu, paryskiego na razie, odrobinka również fleszu, aby niebo nie było za zimne i postarajmy się na razie pokryć całą tą naszą płaszczyznę ładnie takim właśnie kolorem. Gniatamy mocno pędzel,
po to, ażeby to płótno rzeczywiście zostało całe zamalowane tam, gdzie trzeba i nie pozostawały nam takie białe miejsca na płótnie, trudno zamalowane. Dodamy teraz nieco więcej błękitu jasnego z ciemnym. Mocnymi ruchami rozsmarowujemy teraz wszystkie kolory. Niebo po jednej stronie jest nieco ciemniejsze, po drugiej jaśniejsze. Chciałabym, żeby na niebie pojawiły się jeszcze chmury, które też częściowo namalujemy, tym razem szpachlą. Dołożymy sobie czystej bieli na naszą paletę, gdyż nieco się zbrudziła. Większą szpachelką o bardzo wygodnym w zasadzie kształcie postaram się nałożyć chmury, które pojawią się delikatnie na tym ciemniejszym tle po to, aby wywołać efekt kontrastu. Biały kolor, odrobinkę, dosłownie na dnie szpachelki. Popatrzcie, ta farba rzeczywiście musi być istotna rzecz. Delikatnie, leciutko wprowadzę sobie chmury, lekko dotykając szpachelką. W momencie, kiedy kończy mi się farba, oczywiście należy ją dobrać. Teraz taką chmurę dobrze jest miejscami rozetrzeć, wówczas będzie sprawiała wrażenie takiej bardziej naturalnej. I proponuję rozcierać raczej chmury od dołu, tak żeby tą gęstą, grubą strukturę zachowała właśnie od góry. Czasami zdarza się, że ze szczeciniaka wychodzą pojedyncze włoski, no należy je wówczas po prostu usunąć tak, żeby nie pozostawały na obrazie. Ona tutaj od dołu zyskała taką delikatność, pierzastość. Możemy jeszcze odrobinkę dołożyć gdzieniegdzie tej farbki, jeżeli uznamy, że gdzieś za mocno roztarliśmy. Żeby połączyła się z wierzchnią warstwą, ona zaczyna nam rozcierać w taki naturalny sposób farbę i to jest właśnie też bardzo ciekawy efekt.
zaczęła nam się robić już taka bardzo naturalna, bardzo ciekawa. Myślę, że możemy ją tutaj pozostawić i spróbujemy teraz zabrać się za górę. Jak namalujemy górę? Również będziemy oczywiście pracować szpachlami, ale najpierw proponuję po prostu znowu pędzlem nałożyć podstawowe pod nie barwy. Posłuży nam do tego dobrze pędzel znajomy, płaski. Jakieś naturalne kolory najpierw. Możemy zacząć w ogóle od ciemniejszych barw. Proponuję błękit paryski delikatnie z czernią zmieszać i z bielą, ponieważ góry będą stanowiły taki naturalny odcień szaro-niebieskawy zbliżony do koloru nieba. Pamiętajmy, że one są daleko nas i tutaj zaczyna pomalutku już nam się pojawiać właśnie ta perspektywa powietrzna. O co, kochani, chodzi w perspektywie powietrznej? Wyobraźcie sobie, że im coś jest dalej od nas, tym jest bardziej po prostu za mgłą. A mgła, wyobraźmy sobie również, że ma kolor nieba. Jeżeli nasze niebo jest błękitno-szare, to wszystko, co będzie bardzo daleko od nas, dosłownie czasami na zaniku linii horyzontu, czyli miejsca, które tak naprawdę pozornie widzimy jako zetknięcie się z linią nieba. Niebo i ziemia stanowi linię horyzontu. Im bliżej tej linii horyzontu, tym bardziej podobne kolory po prostu do nieba, czyli zupełnie zanikające. Im dalej, tym zbliżony kolor po prostu do koloru nieba. Im bliżej nas, tym kolor zaczyna stawać się mocniejszy, bardziej intensywny w wyrazie. Mniej jest tej mgły na nim i robi się coraz mocniejszy. W ten sposób pokazujemy taką iluzoryczną głębię, czyli tworzymy pewną iluzję przestrzeni na płaskiej przecież powierzchni. Nasze góry w związku z tym muszą jak widzicie, dodaje naprawdę sporo wody, ponieważ płótno musi wchłonąć tą pierwszą warstwę, wówczas będzie coraz lepiej nam się już malowało na kolejnych. Dobrze. Spróbujemy sobie rozjaśnić teraz miejsca, które chcielibyśmy oświetlić. No, ustawmy sobie przede wszystkim jakieś źródło światła. Ja bym proponowała od tego miejsca, idąc,
Dobrze. Natomiast tutaj pojawi nam się troszeczkę cienia. Wyobraźmy sobie, że ta góra jest taka bardziej pionowa i w ten sposób musimy już trzymać się tego punktu światła we wszystkich elementach, żeby obraz był jak gdyby zgodny pod wpływem oświetlenia. Dodajemy więc bieli, możemy odrobinę dodać sobie również fleszu, który nam nieco ociepli ten kolor, ale będzie dalej jeszcze takim pastelowym, odległym kolorem. Malutku zaczyna nam się wydobywać jakiś konkretniejszy kształt. Dodamy sobie jeszcze taki pośredni kolor, bardziej niebieskawy, ponieważ góry tak naprawdę posiadają w sobie wiele przepięknych odcieni, więc ten błękitny kolor będzie nam pięknie współgrał jako odbicie nieba. Myślę, że możemy go jako te dwie części będą nieco bliżej nas, mają więc prawo być już troszeczkę cieplejsze w kolorze, więc możemy dołożyć odrobinkę na przykład sieny z bielą, odrobinę pomarańczu, żółci, oczywiście to wszystko musi być jeszcze mocno przebielone, ciuteczkę fleszu i tego błękitu na przełamanie, czyli dodaję poparcie znowu domieszkę tej farby, która pojawiła mi się wcześniej. Dzięki temu stworzę taki bardzo ciekawy, ale zdecydowanie cieplejszy kolor i tym kolorem postaram się leciuteńko prowadzić sobie odrobinę więcej ciepła w te bliższe nam tutaj partie tych gór, które się pojawią. Czyli będziemy mieć nawet w górach już pewne odległości i plany poprzez zastosowanie właśnie tej perspektywy barwnej, biorąc pod uwagę, że to, co jest cieplejsze, jest bliżej nas.
Możemy teraz przejść w końcu do szpachelki i to, co najważniejsze, co chcielibyśmy pokazać właśnie w strukturze gór, zasugerować właśnie szpachlą. Użyję do tego na razie małej szpachelki, która mi tutaj ładnie wyodrębni same szczyty. Najpierw ciemniejszy kolor. Podobnie jak tutaj był zastosowany taki fiolet pomieszany z czernią, z granatem, z bielą. Błękit paryski oczywiście da nam taki ciemny, stalowy kolor, którym zaznaczymy najpierw te ciemniejsze miejsca. Popatrzcie, takie przetarcia w bardzo piękny sposób będą stanowiły te takie spadki, dosyć takie surowe gór, a szczególnie tutaj od strony tego cienia, bo pamiętamy, że światło pada z tej strony, więc po każdym szczycie prawym, z prawej strony, będzie się pojawiał jakiś cień. Takie przeciągnięcia w tą stronę, popatrzcie, szpachelki, która sobie swobodnie płynie po naszych górach, będą powodowały właśnie takie wrażenie ciekawych górskich struktur. Nauka odpowiedniego manewrowania szpachelką nie jest taka oczywista i należy wykonywać naprawdę wiele prób, żeby ta ręka mogła swobodnie chodzić. Pamiętajcie, że szpachelka może pracować na różne sposoby, ale co jest najważniejsze, jest giętka i elastyczna. Możemy więc wciskać się w płótno, płótnu się naprawdę nic nie stanie, natomiast dzięki temu możemy nie tylko rysować, ale również zdrapywać tą szpachelką poprzednie powierzchnie, które jeszcze nie zaschły. Taka praca, mokre na mokrym, pozwala nam na świetne wykorzystanie właśnie tego narzędzia w bardzo różnoraki sposób.
już ciemne kolory, czas na dołączenie jaśniejszych. Zanim przejdziemy do tych mocnych, najjaśniejszych bieli, dobrze znaleźć sobie jeszcze jakieś pośrednie barwy, które pozwolą właśnie nam na uzyskanie różnorodności kolorystycznej potężnych przecież skał. Do tego koloru, który miałam, warto jest dodać więcej bieli. Przerobimy bardzo dokładnie kolor na palecie. To jest też dosyć istotne poprzez poszukiwanie szpachelką danych barw. Popatrzcie, przepiękny taki kolor wytworzył się, jakiś nam pośredni, szary, ale ciepławy. Możemy dodać sobie odrobinkę jeszcze do niego fioletu. Będzie nam wówczas bardzo pasował do całości. Spróbujmy sprawdzić. Jest bardzo ciekawy kolor, prawda? I takim tym kolorkiem delikatnie po jaśniejszych miejscach, ledwo dotykając, postaram się uzyskać takie, zobaczmy, nieco rozjaśnionych skał. A ciemne miejsca, które były na początku położone, będą stanowiły bardzo dobry kontrast do tego. Góry zaczynają się robić bardziej wtedy naturalne w oparciu i takie nieco cieplejsze w wyglądzie. Kolor jest bardzo ciekawy, przełamany w tych odcieniach, które pojawiły się już zarówno w niższej partii gór, ale i które wynikają z ciepła idącego nam tutaj z nieba, gdzie pojawił się na przykład flesz jako kolor dodatkowy. Domieszka tego fleszu też, popatrzcie, spowoduje, że po tej stronie ten kolor będzie bardzo uzasadniony. Kolorystyka jest bardzo ciekawa, ponieważ pojawiają się połamane kolory przeciwstawne do siebie w palecie barw, czyli na przykład niebieski z pomarańczem. One są co prawda niezwykle tutaj przełamane, zastosowane w taki bardzo delikatny sposób, ale połączenie chociażby tych dwóch barw sprawia, że na pozór zimne i chłodne góry nabierają delikatnego światła i ciepła z naszego koloru otoczenia.
robi się całkiem ciekawie. Na koniec rozjaśniamy jeszcze bardziej miejsca, które są najbardziej nastawione na rozjaśnienia. Dodajemy bieli. I nieco ciepłego koloru, który wcześniej pobierany był do poprzednich barw. Rozświetleniu ulegną przede wszystkim szczyty, które są przecież najwyżej postawione.